To jest studio sport.pl, program Dogrywka. Za nami hit Ekstra Klasy Legia Warszawa Lech Poznań i właśnie o nim będę rozmawiał z moim gościem. Porozmawiamy także o tym, kiedy do reprezentacji Polski trafi Paweł Stolarski, czy Legia jest konkurencyjna na rynku transferowym i czy Lechowi opłacało się wydawać miliony. Sebastian Staszewski, zapraszam. A z nami Cezary Kucharski, dwukrotny mistrz Polski w barwach Legii Warszawa. Witam Ciebie, Czarek. Dzień dobry. Widziałeś ten mecz na Łazienkowskiej? Była to jakakolwiek przyjemność, czy przyjemność tylko z wyjścia ze stadionu? Nie no, była to przyjemność. Po tym, co ostatnio Legia pokazywała, to rzeczywiście była duża różnica, jeśli chodzi przede wszystkim o zaangażowanie piłkarzy, co poskutkowało po prostu dobrym wynikiem z Lechem. Te statystyki pokazują, że Legia przede wszystkim wybiegała ten mecz. 9 kilometrów przebiegniętych więcej sprintów, więcej tych szybkich biegów i chyba trzeba powiedzieć, że to taka była Legia, bym powiedział, a la Henning Berg, a la Stanisław Czerczesow. Niekoniecznie ładnie grająca w piłkę, ale właśnie dużo biegająca, walcząca. Tak, wydaje mi się też dobrze zorganizowana. W sumie Lech nie stworzył sobie zbyt wielu sytuacji podbramkowych. I oprócz tego oczywiście Legia dużo pracowała, dużo biegała, starała się, widać było zaangażowanie tego, o co ostatnio były pretensje do piłkarzy Legii. Wydaje mi się, że też piłkarze Legii lepiej psychicznie rozegrali to spotkanie. W Lechu byłem rozczarowany postawą wielu znanych zawodników, drogich zawodników. Wydaje mi się, że oni trochę zawiedli w tym meczu. Paweł Stolarski to jest odkrycie tego spotkania? Paweł Stolarski już pokazał na Legii, jeszcze będąc w barwach Lechii Gdańsk, że to jest ciekawy piłkarz, który może dużo dać. Wydaje mi się, że jeszcze u niego brakuje takiego balansu między grą ofensywną a defensywną, ale myślę, że w przyszłości to będzie bardzo dobry zawodnik dla Legii, będzie dużo robił też w ofensywie, coś czego brakuje, czy też ostatnio brakowało bocznym obrońcom z Legii. To jest kandydat do gry w reprezentacji? Wydaje mi się, że tak, że Stolarski może być kandydatem do gry w reprezentacji Polski. Jest dosyć szybki, jest dobrze przygotowany fizycznie, nieźle operuje piłką. Myślę, że jeszcze musi popracować nad zachowaniami w defensywie, bo często tam jest luka po jego stronie, jak oczywiście zagoni się do ofensywy i trochę odblokuje tą swoją stronę, ale myślę, że to jest kwestia też doświadczenia, zdobywania doświadczenia w takich meczach właśnie jak wczoraj z Lechem. Mówimy o Stolarskim, ale jest też Artur Jędrzejczyk, który wrócił po tych wszystkich zawirowaniach kontraktowych do gry, natomiast nie było Michała Pazdana w tym ostatnim meczu, ale wydaje ci się, że kiedy Pazdan wróci do gry, do formy, to Jędrzejczyk może być wyleczony z gry właśnie przez Stolarskiego? Kto wie, myślę, że tutaj będzie miał trener Legii większe pole manewru, bo jeśli Pazdan wróci, to będzie, myślę, rywalizował z Wieterską, z Jędzą właśnie o środek obrony. Tutaj ma więcej po prostu do wyboru trener Legii. Konkurencja zawsze się przydaje, więc spodziewamy się, że Jędza będzie grał na środku obrony bardziej albo częściej niż na prawej obronie. Brak legionistów na zgrupowaniu ostatnim reprezentacji. Nie było Mączyńskiego, nie było Pazdana, właśnie Jędrzejczyka. To jest symptomatyczne? To o czymś świadczy, czy raczej tutaj kibice Legii nie powinni się martwić, że na kolejne zgrupowanie znów żaden piłkarz Legii nie pojedzie? To jest tak, że Legia na początku sezonu była w bardzo słabej formie i ci piłkarze, których wymieniłeś, oni też nie prezentowali się jakoś bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że zawodzili. Wydaje mi się tak, zawodzili wręcz, więc uważam, że słusznie selekcjoner pominął ich w swoich powołaniach. To akurat pozwoliło im trochę popracować w klubie i wydaje mi się, że to miało wpływ na to, jak oni zagrali w tym meczu z Lechem, na to zwycięstwo z Lechem, więc z jednej strony mogą się czuć rozczarowani, że nie zostali powołani, ale z drugiej strony popracowali ciężko i to się przełożyło na ich obecną, zwyżkę formy. Ricardo Sapinto to w tej chwili wydaje się człowiek, który już odcisnął piętno swojej pracy na Legii? Czy to bieganie właśnie, o którym tutaj mówiliśmy, to może być Ja bym jeszcze był ostrożny tutaj z oceną. Za krótko Portugalczyk jest w Legii. Wiadomo, że mecz z Lechem to wyzwala w piłkarzach dodatkowe
motywację, więc ja bym poczekał jeszcze z ocenami do dalszej części sezonu, ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że nieprzypadkowe jest to, że piłkarze Legii żwawiej się poruszali, że byli lepiej zorganizowani, że mieli większą ochotę do pracy, do poświęcania się. To też widać było też w którymś momencie tam team spirit taki między nimi, więc wydaje mi się, że już ta ręka jest gdzieś tam widoczna, ale jeszcze poczekajmy. Jeżeli mówimy o Portugalczykach, to ci Portugalczycy z Lecha Poznań, wartość ich jest szacowana przez Lecha, czy była szacowana na 1 000 000 euro, jeżeli chodzi o Pedro Tibę, czy nawet 1,5 miliona w przypadku João Amarala, zapłaciłbyś tyle za tych piłkarzy? No po tym, co wczoraj pokazali, no to pewnie nie, no, ale być może to był też pierwszy mecz ich z Legią. Wydaje mi się, że trochę za mało dali z siebie, patrząc na to, jak drogo kosztowali. Jeśli gra Lecha ma się opierać na młodym Jóźwiaku, czy też wczoraj też mi podobał się Cywka, który przyszedł chyba za darmo nawet z Wisły Kraków, to tutaj trener musi się skupić na tym, żeby z tych piłkarzy o tych większych nazwiskach trochę więcej wykrzesać. No myślę, że Lech miał po prostu więcej gotówki w budżecie na wydanie, bo sprzedał wielu piłkarzy za granicę, więc miał tych milionów euro trochę w sakiewce więcej niż Legia, która nie awansowała do Ligi Mistrzów, do Ligi Europy, a wiadomo, że koszty w Legii są dużo wyższe niż w Poznaniu, tam oszczędniej gospodarują środkami. Myślę, że tutaj to musi być mądry jakby balans, jeśli między wydatkami, oczekiwaniami, a też na to, na co nas stać, bo wydaje mi się, że w tym momencie Legia nie może sobie pozwolić na transfery wielomilionowe w euro i powinna, wydaje mi się, skupić się na wykrzesaniu z tych piłkarzy, których ma w kadrze maksimum. Ale kogo z nich w takim razie, z piłkarzy Legii, ty myślisz, że można byłoby sprzedać z zyskiem? Bo próbowano Szymańskiego do CSKA Moskwa, nie udało się. Jarek Niezgoda niestety ma problemy zdrowotne, ale ja nie widzę tutaj dalej kandydatów, na których można zarobić 3-4 miliony euro. Dzisiaj oczywiście no, nie widzimy, ale za parę miesięcy możemy zobaczyć, prawda? No wiadomo, że Szymański, no to się sprzedaje potencjał, młodość, to jeszcze nie są umiejętności, choć swój potencjał pokazuje, bo piękna asysta w tym meczu z Lechem Poznań, w sumie w ważnym meczu, więc myślę, że on jest potencjalnym jakby piłkarzem, którego może Legia za kilka... Ile Legia może za niego dostać, twoim zdaniem? No ja myślę, że ja znam też oczekiwania, to jest pewnie 5-6 milionów euro i przy dobrym sezonie, czy też przy dobrym tym sezonie Legii, jeśli on będzie regularnie grał i będzie asystował, strzelał bramki, będzie pokazywał, że w ważnych meczach może znaczyć o sile zespołu, no to myślę, że te kwoty są przepraszam, realne do osiągnięcia. Padł ten mit nieco budowany przez prezesa Dariusza Mioduskiego, że te wielkie transfery muszą być via Legia, czy ewentualnie via Lech, bo okazuje się, że z Wisły Płock wyjeżdża za 4 miliony do Włoch Arkadiusz Reca, z Krakowi wyjeżdża Krzysztof Piątek też za 4 miliony. O krok od transferu z Jagiellonii był Przemysław Frankowski. Żurkowski, gdyby nie kłopoty zdrowotne, też pewnie z Górnika by wyjechał Damian Kądzior. Legia dziś jest potrzebna ligowcom, aby tych piłkarzy przypuszczać, czy jak widać ten rynek jest tak dokładnie penetrowany, że nie? Nie no, z innych Legia nadal jest według mnie najlepszą trampoliną do przepustką do zachodniego klubu, jak ktoś tutaj pokazuje się z dobrej strony, jest młody, czy też trafia do reprezentacji, to wydaje mi się, że Legia jest nadal dla piłkarzy najlepszą opcją w Polsce, ale też jakby inne kluby też nie próżnują, też dają szansę piłkarzom, też tam jeżdżą skauci, którzy bardzo dobrze penetrują polski rynek i od wielu lat wydaje mi się, że jakby ten rynek polskich piłkarzy jest bardzo dobrze znany zachodnim klubom, jest wiele transferów, ostatnio stało się
włoski kierunek, bardzo modny, tam dobrze piłkarze nasi się czują, więc Włosi mają zaufanie do naszych piłkarzy, więc i to tak nakręca. Od czasów Lewandowskiego wydaje mi się, że polski piłkarz zyskał na wartości, na marce. Oczywiście nie tak jak na przykład jeszcze Chorwaci, Serbowie, ale to już jakby kwestia jest tego, że nasza reprezentacja po prostu nie osiąga takich sukcesów jak na przykład Chorwaci. Czy w ogóle dzisiaj Legia albo Lech są konkurencyjne w rywalizacji z tymi europejskimi klubami? Bo jeżeli ja słyszę, że Jakub Piotrowski za 2 miliony euro wjeżdża do Belgii po jednym dobrym sezonie, to zastanawiam się, jak ten polski klub, powiedzmy Legia czy Lech, ma myśleć o kupnie Recy, Szymańskiego, kogoś innego, skoro te kwoty są, no, wydaje mi się, poza zasięgiem naszych klubów. Być może trzeba takich piłkarzy, jak wymieniłeś, pozyskiwać na wcześniejszym etapie kariery i wcześniej ich tutaj do Legii sprowadzać. Nie po roku, dwóch latach grania już gdzieś tam w ekstraklasie, ale może po pierwszym sezonie, może szybciej. To jest jakaś droga. Ale to nie jest też tak, że Lech czy Legia mają monopol na piłkarzy w Polsce, tak? Więc inne kluby też chcą konkurować, chcą zarabiać. Jakby wydaje mi się, że coraz więcej jest świadomości, że po tych transferach, które wymieniłeś, że z innych klubów też można za dobre pieniądze wyjechać. Korzystają z tego i piłkarze, i agenci, i kluby, które sprzedają za duże pieniądze. Ale często to jest też tak, że te kwoty, one inne są w mediach, a inne są w rzeczywistości. Wiesz. Natomiast już tak podsumowując, Czarek, pokaż mi hit twojej ligi, a ja ci powiem, jak ona jest silna. My mówimy tutaj o hicie ligi, jakim jest mecz Legia Lech, a mówimy o zespołach w tej chwili, które zajmują szóstą i siódmą pozycję w ekstraklasie. Ten monopol Legii na ostatnie mistrzostwa, czy w ogóle na zdobywanie mistrzostw, może zostać w tym roku przełamany, bo patrzymy na szczyt tabeli. Jest Wisła Kraków, Lechia, Jagiellonia, Białystok. Już w tamtym roku było blisko, żeby inna drużyna zdobyła mistrzostwa Polski. No, wydaje mi się, że Jagiellonia ma w tym roku jakby więcej doświadczenia niż poprzednim i to może być silny dla Legii konkurent. Lechia Gdańsk ma też dobrych piłkarzy, natomiast tam brakowało takiej stabilizacji, koncentracji na jakimś celu, na pracy. To była trochę bardziej taka trupa, wydaje mi się, że rozrywkowa, niż taka, która skupiona była tylko na graniu w piłkę. Wisła Kraków jest objawieniem sezonu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, na czym polega fenomen Maćka Staraczyka i tych chłopaków, którzy tam grają, ale grają fajną piłkę i kto wie, czy na tym entuzjazmie nie pojadą do końca sezonu, ale sezon jest długi i w Polsce to jest też tak, że jak ktoś gra na początku bardzo dobrze, no to końcówkę ma słabo, bo nie da się, nie znam drużyny w Polsce, która przez cały sezon była w równej formie i cały sezon się jej udawało, więc zakładam, że te drużyny, które grają w tej chwili dobrze, one będą za chwilę miały zadyszkę. Natomiast Legia, która grała słabo, wydaje mi się, że po tym meczu z Lechem Poznań wraca na właściwe tory. To tak na koniec punktowo, gdybyś miał w tej chwili wskazać faworyta Ekstraklasy, to byłby to? Czy byłaby to? Legia Warszawa. Najwięcej mają doświadczenia i też jakości, która jest potrzebna do zdobycia Mistrzostwa Polski. Dziękuję ci serdecznie. To było studio sport.pl, Sebastian Staszewski, program Dogrywka. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.